Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. W imieniu klubu Platforma Obywatelska pragnę przedstawić Państwu stanowisko klubu dotyczące projektu uchwały zawartego w druku nr 283 w sprawie uchwalenia rozporządzenia uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 roku, jak również rezolucji zawartej w druku nr 285 wzywającej rząd Rzeczpospolitej Polskiej do zmiany tegoż samego rozporządzenia. Na samym wstępie, Szanowna Izbo, chciałbym zapewnić, że wszelkie zmiany dokonywane przez Koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mają za główny cel i zadanie podnoszenie jakości polskiej oświaty. Wszystkie działania nakierowane są na ucznia w celu jego wszechstronnego rozwoju i powinny stwarzać odpowiednie możliwości nauczycielom do ich realizacji. Chciałbym zapewnić, że staramy się, aby wszystkie nasze propozycje dbały o dobro naszej młodzieży. Nowa podstawa programowa została przyjęta w 2008 roku, a sama dyskusja nad jej treścią rozpoczęła się już w 2005 roku i była odpowiedzią na potrzebę stworzenia wewnętrznie spójnego, jednego dokumentu połączonego ze standardami egzaminacyjnymi. Zakładano również wówczas, że taka podstawa powinna w większym niż do tej pory stopniu łączyć wiedzę i umiejętności przy jednoczesnym zwiększeniu zaufania dla nauczycieli, jak również przestrzeganiu autonomii szkoły. Przypomnę, że nad podstawą programową pracowało 140 ekspertów, a w procesie szerokich konsultacji zebrano wiele opinii różnych środowisk. Przeprowadzono szereg analiz tak, aby nowa podstawa programowa spełniała podstawowe warunki dające i zarazem umożliwiające naszym dzieciom i młodzieży łatwiejsze odnalezienie się w dzisiejszym świecie, a także aby przygotowała do dokonania przez nich świadomych i właściwych wyborów. Podstawa programowa spełnia warunek przekazania uczniom kanonu wiedzy ogólnej, fundamentów wiedzy. Przekazujemy również najważniejsze dla ogólnego wykształcenia umiejętności i wiadomości. Umożliwia ponadto zdobywanie wiedzy specyficznej, zgodnej z zainteresowaniami młodych ludzi, co jest dobrym wstępem przygotującym do podjęcia studiów. Przypomnę, że nowa podstawa programowa obowiązuje i jest realizowana od tego roku w przedszkolach, a zgodnie z nią uczą się pierwszoklasiści szkół podstawowych i nasi gimnazjaliści. Omawiana podstawa programowa nie uniemożliwia nauczania chronologicznego, jak również nie zmniejsza liczby godzin na naukę historii. Proponuję natomiast takie nauczanie, które pomaga zrozumieć procesy historyczne, ciągłość zdarzeń i ich wzajemną zależność. Kształtuje świadomego swojej przeszłości młodego Polaka i świadomego uczestnika współczesności, potrafiącego samodzielnie wziąć za siebie odpowiedzialność. Niekoniecznie. Zasadniczą rolę we wprowadzaniu nowej podstawy programowej oraz ramowych programów nauczania będą mieli nauczyciele. To ich doświadczenie i wiedza pomogą poprawić niedoskonałości proponowanych zmian. Mając duże zaufanie dla polskich pedagogów, pozwólmy, aby nasze dzieci i młodzież uczyły się w sposób nowoczesny, efektywny, szanujący naszą przeszłość i tradycję. Chciałbym dodać również, że odwiedziłem kilka szkół, rozmawiając z nauczycielami i dyrektorami. Oczywiście, tak jak Państwo podnosicie, widzicie same negatywne strony nowej podstawy programowej. Nauczyciele mają również pewne obawy, ale było jedno stwierdzenie takie, że ta nowa podstawa programowa to jest tak jak sztafeta. Jeżeli dobrzy ludzie startują w sztafecie, tak i dobrzy nauczyciele odpowiednio przygotowujący naszą młodzież dadzą im to, czego w życiu potrzebują. Chciałbym w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej powiedzieć, że będziemy za odrzuceniem uchwały i rezolucji. Dziękuję.